Siemanko, widzowie, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale z serii Polscy Sąsiedzi. Widzowie, wasza chyba ulubiona seria, mam nadzieję, że zostawicie łapeczkę w górę i subskrypcję na kanale, kto jeszcze nie ma. Widzowie, sprawdzajcie, słuchajcie piosenkę Na Fali. Kto jeszcze nie słucha mojej najnowszej piosenki Na Fali, no to słuchajcie, wbijajcie, nawet jak słuchaliście, zobaczcie jeszcze raz. No teledysk myślę, że też wyszedł zajebiście, także sprawdzajcie. A ja, widzowie, co, przeglądałem ogłoszenia dzisiaj jeszcze... O kurde, czekajcie, telefon, czekaj ta. Halo? Halo? Policja? No siema, Kuba, słyszę, że to ty. Przyjedziesz pomóc? A gdzie jesteś? No, lucerna posilna z sąsiadem, ja tu zbieram, ale przydałoby się, żeby ktoś to, no, zgrabiał, a Dawid był, ale sobie poszedł. Przyjedziesz? No dobra, ale do daleko jesteś, to może na piechotę bym przyszedł? No, po prawej, ja z twojego gospodarstwa dwa pola dalej. A, no, dobra. Nara. Nara. Widzowie, to lecimy na pole do Kuby pomóc, ale... Ogólnie przeglądałem sobie ogłoszenia, tak patrzę, te ciągniki patrzę. Nie wiem, czy widzowie, za niedługo nie pojadę tego gościa, co u niego właśnie z Kubą oglądaliśmy te ciągniki tam, może nie wiem, jakoś bym się z nim coś dogadał. Widziałem, że pisaliście mi w komentarzach, żebyście może chcieli któryś tam ciągnik z tych, co... A, oni tutaj są. O, czekaj, to... Siema! Siema, sąsiad, pomożesz? Siema, mogę pomóc, kurde, a to co mam robić? Byś zgrabiał, tam ciągnik został, a stoi na polu. Ale oporowa akcja tu u was, kurde. A, ale zoczka dobra, duża lucerna, co? Ty, no lucerna, to ci powiem, że konkretna, ja cię kręcę. Jakiś nawóz tu był dawany, co? No ba, naturalny. No to co, on ciągnik odpalony, kurde, zostawił? No tak, i sobie poszedł. A później co, ty to będziesz, nie wiem, owijał, czy co? No trzeba owinąć. A, no to dobra, to można później, mogę ci pomóc jak coś, bo ja nie mam nic do roboty jak na razie. Dobra, a sąsiad też jest chętny. A skończyłeś już przeglądać te oferty? Ogłoszenia? Jakie oferty? No Dawid tam wspominał co nieco, Dawid nie? coś tam wspomniał delikatnie. O czym, o czym, o czym? A że coś widział, że oglądasz jakieś coś? Nie wiem, znaczy... A, że... No bo tam sobie przeglądałem coś tam. No on tam mówił o tych ciągnikach, nie? Coś o jakichś pieniądzach mówił, ale nie zrozumieliśmy. Ciągnika gadał, Dawid? Coś? O Ursusie, nie? O Ursusie, no. A, to co? A, bo on wtedy przyszedł do mnie. Akurat mi kolega Linka wysłał do Ursusa i mówi: zobacz, jaki szrot gdzieś ktoś wystawił. No, bo mówię, taki. Po taki szrocisko. Ja mówię, no. No. A musisz go na przykład przekupywać, tak? Znaczy, co? No, 50 zł tylko mu dałeś. Ale za co? My mu daliśmy 100 na przykład. Przekupy. Nie, no to. Do tego, bo mnie poprosił, mówi Dawid do mnie, ty pożyczyłbyś, kurde, Karol, pieniądze, bo muszę tam, kurde, potrzebuję. Później się z koleżanką będę widział. Mówię, no pff, mówię, kurde, no to... To się woli kolegów. Siemanko, widzowie, znajdujemy się na stronce CSGO Skins i mam nadzieję, że uda mi się dropnąć dla was jakieś fajne nagrody. Na początek otwórzmy sobie Dead Case'a i zobaczmy, co nam tutaj ciekawego wpadnie. No i mamy Hyper Beast'a M4A1. Zobaczcie, jesteśmy na plus. Teraz polecimy trochę grubiej i otworzymy Royal Case'a. Zobaczymy, co tutaj uda nam się wydropić. Oby coś... O! Słuchajcie, jesteśmy na plus, wydaje mi się. Kurde, i to ile? Ile na plus? No i słuchajcie, jak tak dobrze nam idzie, no to otwórzmy sobie najdroższą skrzynkę, która jest na stronie, czyli Gemstone Case. Zobaczcie, co tu możemy wydropić. Dobra, lecimy z tym. Mam nadzieję, że tutaj też uda się coś dobrego. No słuchajcie, jest git, ja jestem zadowolony. Zalogujcie się na stronkę z mojego linku i użyjcie mojego kodu KOLIS. Wtedy otrzymacie 10% bonusu i darmowe 2 złote i 10 groszy dla nowych, oczywiście, użytkowników z tym kodem, tak? Także zachęcam. A jeżeli nie chcesz wydawać pieniędzy, zawsze możesz otworzyć sobie darmową skrzyneczkę, która codziennie tutaj na ciebie czeka. Zobaczmy, co dzisiaj wypadnie. No dzisiaj mamy akurat takiego skinka i zobaczcie, 8 groszy za darmochę. Codziennie grosz do grosza i uzbiera się fajna sumka. Na stronie znajdziecie naprawdę mnóstwo różnych skrzynek do wyboru, do koloru. Naprawdę jest co otwierać. Musicie sami po prostu zobaczyć. Możecie robić bitwy skrzynek z innymi graczami. Ja akurat sobie taką bitwę jedną zrobię i zobaczymy, co i kto wygra. No i udało mi się, słuchajcie, 2,90, zawsze coś. Możecie również wymieniać swoje skiny na jakieś inne, na przykład ja bym chciał sobie taką kosę wymienić na takie rękawiczki, także bez problemu możemy sobie to tutaj zrobić. No i bardzo ważna informacja, jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie na skiny, wystarczy, że wejdziecie z mojego linku na stronkę, doładujecie za minimum 8 zł i 40 groszy konto, oczywiście z moim kodem KOLIS, co właśnie robimy tutaj, cyk, KOLIS, doładujecie konto, no i macie szansę wygrać te oto skiny AWP, P2000 i kolejna AWP. Zobaczcie, już tutaj patrzę, jest was troszeczkę, także zachęcam do wejścia na stronkę, link w opisie, wpadajcie.
To nie wiem, no to ja tam się nie dopytywałem, mówię, no kurde, twój syn, mówię, mnie prosi, no i tam, no mówię, pożyczę. Przepraszam widzowie. Przepraszam widzowie za to słowo, no ale no co, no. No mówię, no co, no dzieciakowi nie, nie pożyczę. A to jak se pomyślałeś, że pojedziesz zrazu? Nie, widzowie, przepraszam, bo automatycznie mi się to wymknęło, to... No mówię, co, nie pomogę? Człowiek może ze wsi wyjechać, ale wiesz, człowieka nie... No, no tak, no mówię, no co, no. No, no mówię, no pięć dyk w TAW wtedy. A chata. A to co, on wam coś mówił? A nie, on tak mówi. Coś to gadał, Ursus i mówi, a sąsiad mówi, a chatam. No właśnie, no widzisz, no ja tam nie będę dzieciakowi szkodować, no kurde, no. To wiadomo, no. A gdzie ty pojechałeś ogólnie? Ja? No on już zakończył pracę. No, zakończył. Ja już zrobiłem wszystko, co miałem. Ja teraz idę pić. O kurde, nie, kule. A co pić? Się, Michał, no bierz owijarkę i chodź. A co ty, no, co ty zamierzasz pić, za przeproszeniem? Tylko tak zapytam. Michał! Moje wyskokowe? Okej, czyli taki orałem, jesteś, nawet nie zaproponujesz. Ja u ciebie robiłem. Ja tobie pług sprzedałem po taniemu. No. Po taniości, tak zwanej. Podczepię owijarkę. I się widzi. Oj, co? I zaraz będziemy owijać, kurde. Ty, sąsiad, a ty byś spróbował mi tutaj ten belę wyrzucić jakby z tej belarki, bo u mnie tak jakby ta bela wypadła, ona jakby tu jest fizycznie, ale fizycznie też jest jakby w belarce. U mnie wypadła jakby. A to ten drugi sąsiad by musiał chyba. To ja mogę, ja zobaczę. Czekaj, ta widzowie, tu trzeba, widzicie, to zobacz, to tak trzeba zrobić. Trzeba widzowie zrobić tak, tu trzeba zrobić tak, widzowie. O, widzi ta? Widzowie, no coś tam belarka tam się kurde pozapychała, no nie wiem, no nie trzeba, to Michał może przyjedzie, no, tutaj jakoś tam. Pozapierdzielałeś, tu Michał musi przyjechać z narzędziami. Z narzędziami, bo my tu tego na polu nie zrobimy, no widzowie, nie ma szans. No ale Michał gdzieś tam się opierdziela, no coś tam teges. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, czy on w ogóle z tobą Jarko przyjedzie, czy nie. Troszkę się opierdziela, czy jak to wygląda tam u Michała? Ty, jak chcesz, to możesz zrobić, bo ja teraz stoję, no. I tak. To wiesz, jak będziesz grabił, to weź grab 3 pokosy w jeden, dobra? No i tak masz trochę czasu, bo zanim Michał... Ale ja zawsze 3 w jeden robię. Tak? No 3 w jeden, z jednej strony jadę i z drugiej, jakby na tym po środku, bo inaczej się nie da, bo to tak szerokościowo tylko tak bierze, nie? Nie, bo ja robię ją 2 w jeden. Nie, no to ja 3 w jeden robię. Okej, okay, tak robisz tak. O, jest i Michał, zobacz. O, przyjechał z tymi narzędziami. O, jest i... A co na polu, to będziemy owijać od razu? Chyba tak, nie? Tak. No. I najwyżej te owinięte belki trzeba w jedno miejsce kłaść. W jedno miejsce, tak. I później się podjedzie przyczepo i... Będzie elegancko, o, co? O, dobra. Michał już naprawił. Ogarnął? No, klasa. Działa. Dobra. Elegancko. Ja, ty, no powiem wam, że te pole walne, kurde. Walny kawałek, to się wydaje, ale walny kawał tu jest. Ty, no jest kawałek. Michał, a co u ciebie? Do owijarki to można było waszego jakiegoś rzęcha postawić. Bardzo dobrze, czuję się oszukiwany, ale bardzo dobrze, no nie. Do owijary to można było postawić nawet 30, to 4x4. A, to wiesz co, to ja pójdę, może wezmę tego Władimirca od ciebie od razu. Władimir nie ma siły tyle, ile co 30 ta twoja. Ale to i tak wtedy ty byś musiał tą. Dobra, to nie wiem, czy to warte zachodu, słuchaj. Ta 30, Michał, twoja ma więcej siły. Dobra, Karol, zrób to inaczej. No. Co? Weź sobie tego do zgrabiania, a ja idę po ten i ciągnik. A Michał sobie będzie ładował wtedy, rozumiesz? Tak. Co do zgrabiania? To czekaj! Weź. No to może ja poogarniam od... A. Ale ciągnik, bo mamy tylko jeden tur, rozumiesz? Czy nie? No dobra, czyli okej, dobra, to ja odczepię. No trochę ja też bym chciał ten, powijać, nie? Żeby pokazać widzom, no jak to dobra, idzie. No to Michał będzie grabił najwyżej. Tylko ciągnik. Dobra, no wiem o co chodzi, dobra, wiem o co chodzi. No. To ten będzie do widzowie dobrania belek. Tutaj, a to przyjedziesz ciągnikiem, tak? Michał? No a jak? A którym? Ja już widzę, którym. A ty już się raczej domyślasz, którym. Widzowie. Ktoś zapierdziała moim Władimircem. Dobra, ale panowie, ja się teraz was tylko zapytam jedno, że ale tutaj... ja tam dla Kuby nie mam problemu mojego Władimirca. Czy wy, że tak powiem, łaskę mi robicie? Nie! Ja wam powiem. Absolutnie, ja mówię, że ja nie mam problemu z tym, żeby tu Władimirca z tego postawić. A co wy mnie łaskę robicie, ja zapytam? No ale widzę tutaj oporowa akcja u ciebie, Kubiksonie, no. Całodobowa. No tak. 4 ciągniki, kurde, w polu, to jest to. To jest to, co mi joro.
Dlatego ja nie żałuję, o, nigdy sąsiadowi nie żałuję pomóc, bo wtedy sąsiad pomoże i mi. Jest co? O kurwa, zapowietrza się. O, jedzie dalej jednak. To akurat taka oporowa akcja, to jest to, co mnie joro po prostu. To mnie joro też, kurde tam. No, ten nawet lepiej pod to zgrabiarę się jedzie, o. On taki cieniutki, fajny. A te? Oby tylko się nie złamał pod nią. Nie, może nie. Bo to może pierdyknąć, to tylko dym pójdzie. Nie pierdyknie. Michał, zrób jedną belę na testa i co się zmienimy, co? Bo jak on chrupnie, może być. Bo jak on chrupnie, to będzie koniec. No, może nie chrupnie. Zawie, tu trzeba się, jak to się mówi, widzowie, na robocie trzeba się rozumieć. To nie wystarczy chęci tylko. Chęci same, widzowie, nie wystarczą. Trzeba troszkę się rozumieć. Patrzę, Michał tam się trochę rozumie. A nie ja tam. Jak to się mówi. Nie no, Michał się rozumie, belarkę nazwa na planie, no. Tylko usiadł. Ale... To, tak, to wiesz, jak to wyglądało, jak on by tylko usiadł i kliknął coś. Ale z tego twojego pola tu patrzę, no, belek trochę jest. No, tak to bywa. Ty, no jest, ja się śmiałem właśnie do Michała, że ja lucerny więcej belek będę miał, jak on słomy. No, walnie tutaj wyjść. Tak, zdałoby się obciążnik zapiąć na tył do niego. To nie gadaj aż taki ciężki, bo to mokre, dlatego. No. Ale co, do zielonego Ursusa? No. Co ty gadasz? To trzeba lecieć po obciążnik będzie. Ledwo jedzie. Pa, mieli tylny mig... O, no, no. Michał, powolutku, zaraz rozpieprzyć Kubie sprzęt. Jak będziesz, Karol, zgrabiarkę odstawiał, to weź obciążnik od razu, tam u Kuby jest przecież pod tym, pod wiatą. No i może od razu przyciągnę przyczepę. No. Od razu się przyciągnie, widzowie, przyczepę, to będzie inaczej to robota szła od razu. Ale to dasz radę tak, obciążnik, przyczepę nie dasz rady, bo ja mam przyczepę na sztywnym ryszu tą. Co jest, a i tak skurle na tej przyczepie jeszcze. Czekaj. Poczekaj, Michał. Co? Dobra, możesz tury machać? No, dobra. Co już mogłem? Nie, nic, nie ważne. Już jest okej, wszystko. Bo... Widzowie, widzieliście, o co chodziło. Musiałem kable odpiąć ci od tura i podczepić, bo się zbugowało. Ale co, Władimir daje radę, ja patrzę. Ledwo to, ale daje. No, ledwo co. Patrzę, twoja trzynieka miała gorzej. Nie wiem, czy to umie na sobie radiu coś, czy chyba ten, coś tak... cię przerywa. Mnie? No. Tak? No. Mów tak ciągiem. Znaczy bo nie przejmujcie się tym, bo to dlatego, że ja założyłem na Discordzie, że coś jest nie tak jest. A. No, ale to na Discordzie. Na CB czy na Discordzie? Bo to by się myli czasami. Na CB, mówiłem o tym, o CB. Coś jest nie tak jest. Mam nadzieję, że za chwilkę to się ogarnie, także spokojnie. No już jest trochę lepiej, ale jeszcze takie trochę ziarenko jest. Ja was dobrze słyszę na przykład, dobrze, ale ja widzę, że tam na czerwono mi schodzi, nie? Na tym CB. No. Ktoś tu światłowód ma i słabo internet mu działa, prawda, Kuba? No. Znaczy, no jest. Jest światłowód, widzowie, ale coś czasami się może wydarzyć z nim, no ale dziwne. Mi się wydaje, że to jest wina Michała. Ty, może kabel dziurawy. Ty, ale ja ciebie... A. Nie, ja was dobrze. Kable przygryza. Ja was dobrze słyszę. Zmieniałeś płyn w światłowodzie, czy nie? O kurde, to trzeba zmieniać, nie gadaj, że to trzeba zmieniać. Ja pierdziel, nie gadaj. Naprawdę? No co wy gadacie? Jeszcze nie zmieniałem i co, to teraz będzie trzeba pewnie zmienić. No, a tak niezmieniany, to może się wypalić. O kurde. No, to dzisiaj chyba se filmy nie poprzesyłasz ich za bardzo, też. Michał, mogę trochę porobić? Nie. Jak chcesz, możesz popatrzeć. No. Ile bel już owinąłeś? Dwie? No i to ten obciążnik pojadę. A ile ogólnie bel jest? Tam nie ogarniesz nic. Ty, ale przywieziesz tego? Przyczepę od razu? Jak na przyczepie są belki, to ja trzeba jeszcze rozładować. O kurde. Ty, 20 belek już jest. To bierz! Może uda się jakoś to ogarnąć, to zobaczymy. No zobaczymy, no to ewentualnie, no trudno, no to bez przyczepy, no trzeba będzie powijać tu. Ty, bo to trzeba podjeżdżać tym po prostu, o. Tak. I będzie, wiesz, jedna przy drugiej, nie? Będzie jedna wtedy przy to drugiej. To na razie będzie... możemy nawet bez przyczepy, mogą te belki na razie tu zostać, przecież tu nikt nie ukradnie. No wiesz, to nikt nie ukradnie, ale to wiesz, jak to może być. Co, mówisz, że mogą zajumać? No ktoś kurde zajedzie i bierze i co? W nocy nawet nie będziesz wiedział. Gotowe belki poowijane, to kto tam by chciał gotowe? Nawet nie będziesz wiedział, ktoś ci zapieprzy. Na przykład, tylko dla przykładu powiem. To jest oczywiście tylko przykład, bez obrazy. Na przykład taki Michał przyjedzie w nocy. Co, zapieprzysz belę. A czym on to zapieprzy? Rękami? Ma taki bolec. Ma taki bolec z tyłu.
Chłopie, mój Ursus bez obciążnika to ledwo podnosi, a on tym swoim chrupkiem, tym przyjedzie. Znaczy, ale ja mówię tylko tak dla przykładu, że na przykład tak Michał przyjedzie na przykład, nie? To jest tylko taki przykład. To ja ci mówię, że Michał nie przyjedzie, bo ten jego bolest to by pęk. O kurde, zacięła się skrzynia. O ja pierdzielę, skrzynia się zacięła. No debil, no. Ja tak tylko... ładnie były belki poustawiane. Ale ja tylko mówię tak dla przykładu, że na przykład Michał przyjechał, nie? No ty nie przyjedziesz, bo ty bolca nawet. No ja nawet nie przyjadę, więc wiesz. Dlatego powiedziałem na przykład Michał. Okej, no. No ale Michał raczej by nie ukradł bel. Podkreślam raczej, widzowie, bo nie chcę ręczyć na 100%. Raczej, bo nie wiadomo, no. Ty ile? 22 belki już tu jest? Ty, no trochę jest zrobione, wam powiem. Widzowie, no porowa akcja o kupy, no Michał poprosił o pomoc, bo patrzę, że jego dzieci to kurde za bardzo niechętne do pomocy. Michał ma dzieci? Ja mam dzieci? Znaczy przepraszam, chodziło mi o kuby dzieci. A powiedziałem, tak, że Michał zaprosił do roboty? Tak. A, tak. To sorry. No że, bo ty tam jest. No, chodziło mi o Kubę, nie wiem czemu powiedziałem. Nie, o Michała. Nie, no mówię, no dobra, jeszcze raz. No Kuba dzwonił o pomoc, żeby przyjechać pomóc. No bo widzowie Kuby dzieci niechętni za bardzo do pomocy. A Michała? Michała dzieci też. No. Także żeśmy się po prostu nie zrozumieli co do tego, no. Ale czemu oni takie niechętne do pomocy, te twoje dzieci? No nie wiem, a ty czemu taki niechętny, żeby do mnie się zainteresować, samemu przyjść coś pomóc? Ty, ogłoszenia sprawdzałem. O, a jak? Znaczy, no różne. A można wiedzieć, czy nie? Za bardzo nie mówię o tym. Ale jakieś Ursusy, Fergusony... Znaczy nie, za bardzo nie... Thompsony... Za bardzo nie mówię o tym, co tam... Czyli? Za bardzo nie mówię, jak nie słysza, fanem, nie było słychać. Jesteś fanem Belarusów, Władimirców i takich, co nie? Różnych. Ale ja nie tylko ciągniki sprawdzałem. Dobra, powiedz Karol, będziesz kupował nowy ciągnik, to powiedz po prostu. Nie! A dobra, to chociaż mów, czy ciepło, czy zimno, jak zgadujemy. No dobra. No takie coś możemy się umówić. Ursus? Nie. Blarus? Ale zwyczaj, to ja miałem mówić, nie, ciepło, zimno. Ale ja w ogóle nie tego, nie kupuję ciągnika, więc nie wiem skąd ten pomysł. No, Dawid tak mówił. To Dawid nieźle musiał nakłamać, nie? A te 100 tysięcy, co Dawid ode mnie pożyczałeś, to co? Na co? Co pożyczałem? Te 100 tysięcy. Kuba, już nie rób sobie takich jajów. No te 100 tysięcy, co chciałeś pożyczyć, ale ja nie mogłem ci dać. A, no to nie, na Fendo no to dać. Nie powiem, na co mi to potrzebne. A. O, jedzie... Richard jedzie z przyczepo. Ale się wpieprzył z tą przyczepą na te pole? No. Nara będzie połamana. Ja zaraz belki będę przepychać, żebyś nie musiał tak daleko jeździć. Trzeba podjechać Władimircem. Ty, Michał, a może ja twoje... Ty, ten Dawid i Brian to by się tu kurde przydali trochę. A czego tej roboty potrzebni? Chociaż ktoś by Władimircu by obsługiwał Władimirca. Ale no, to zaraz ty pobelujesz. Tak, ja nie mam co robić. A, Michał ja nie ma. Ja już belarkę zaraz ustawiam i mogę też przyjść. Ja to jestem za tym, żeby najpierw to kurde poowijać, później ładować na przyczepę. O ja pierdzielę, co jest? Ej, w łebie zaraz strzelisz tym. Spokojnie. Na razie te belki trzeba poogarniać. Ale ładnie to wygląda, tak klimatycznie, fest. Naprawdę, klimacik kurde, jest, ja widzowie. Ja cieszę się, że to, się zdecydowałem jednak tutaj tą lucernę posiać. Ale dobra ona nie... ci tu wyszła, ci powiem. Tak, właśnie lucerna ładna rośnie, trawa by taka nie była, nie byłoby tyle trawy. Ładnie ona ci tutaj, wiesz, porosła i kurde belek będziesz miał teraz. Pisioneczka z lucerny, no musi być zajebista. Ale panowie, a wy czym lubicie karmić krowy swoje? A, no nie mamy. A, czyli potrzebne są takie obelgi, tylko się zapytam. Nie, no to ci kurde, no. Ja się normalnie pytam, nie? Jakie słówka są potrzebne, jak to mówią. A to człowiek się nie może zapytać, czy co? Nie, no człowiek, no, można się zapytać, ale wiesz. Wiadomo, nie? Dobra. Ciach. Ja pierdzielę, muszę tu inaczej, bo ja mam to... O, tak muszę. Całego tego Władimirca przesuwa, jak ty to ładujesz. Spokojnie, Michał, spokojnie, ty się tym nie przejmuj. Na razie dobra, na razie wolimy te... Ale belki. To co, wy na razie dajecie radę z belkami w ogóle, nie? No tak, no. Przyjedź drugim ciągnikiem, dobra. Z turem. Może twoim, co? Nie, no weź Ursusa... 4x4 i jego widlaka weź i będziesz ładował po prostu na owijarkę bele, a ja będę ładował na przyczepę.
Tak? Poważnie tak zrobić? No. No dobra. Dobry pomysł, Michał? Dobry. Dawaj, Michał, odjedź trochę. Jeszcze ci dać? No to jest za... Ona... Jak on nie chce odjeżdżać? Jak nie chce, jak ja widzę, że on tylko o to prosi. Tak? To patrz. No to jak ty masz opuszczone, to jak on chce? Trzeba trochę chyba podnieść? Ja pier... No nie, no widzowie, Michał się zakopał. Ale opór. Widzowie, no co to ma być? Nie, złapał. Weź trochę tymi widłami podnieś. Słuchajcie, pomoc pomocą, ale wy mi tam nie zryjcie lucerny, no. Czekaj za kółko tak delikatnie. Idzie? No, głębiej. A kogo to jest owijarka ogólnie, Kuby? Kuby. A co, Michała? No co, nie idzie? No nie idzie, no przecież gaz cały czas ciska. Podniosłeś to? No. Michał. Co żeś zrobił? No podniesione jest. Najlepszego. O! O! Już? Ajax. No i elegancko. Już trochę belek żeśmy owinęli, no kurde, ale powiem ci, Kuba, przy takim natłoku, jak ty rocznie robisz tych bel, ja nie wiem, dziwne dla mnie, że ty nie kupisz sobie taki jeszcze zgrabia... Znaczy tej owijarki takiej, co wiesz, jedziesz i... Ale spokojnie, już zamówione, no, to wiesz, by było akurat... dobre, ale... No bo to wiesz, kurde, jak tam za rzekę jedziesz... Już zamówione akurat, ale to tam wiesz... Łąki kosić i tak dalej, no to... O, przyjechałeś z tym bolcem! Dokazałeś! No dobra, to wóź mu tutaj belki. A ja będę te ładował na przyczepę. Ja mam pomysł, zobaczymy, testujemy coś. Dobra, kurde, ciężkie powiem ci z tej... No a jak jest nałożone, nawet ciągnik nie rusza. Pierdziele! Widzowie, pociągło to. Wiesz, to jest zielonka jednak, nie ma co gadać, nie? Zieloneczka, zieloneczka, jak to mówią. Zieloniutka. Tak to mówią, jak to mówią, tak to mówią, widzowie. Dobra, tutaj te... Ursus Polska moc. W ogóle, czego brakuje w takiej grze Farming Simulator, bo nie mówię teraz o realu, czyli teraz gdzie jesteśmy. W grze Farming Simulator, widzowie, brakuje tej fizyki tych bel, że te bele się ugniatają i tak dalej. Ja wiem, że to może tak, być to by duże, było dobre. Że to może, no, mieć ale duże wymagania. Ugniatające się, to mogłoby też by było być to zrobione. Ja wiem, że to ma na pewno duże wymagania by potrzebowało, ale kurde, no to by było zajebiste, szczerze. Wiecie, ta w ogóle inna fizyka tych bel, bo to w tych farmingu to są kamienie, to nie bele, to kamienie są. Ale ty, nie ma co jednak porównywać do tego, co kiedyś było. Nie, to no to wiesz. Na pewno się poprawiło, ale mimo wszystko, no, mogłoby być jeszcze lepiej, nie? O, ja pierdzielę, przód do... Znaczy, tył do góry poszedł. Zobacz, to jest sprzęcior, patrz. O kurde, dwie! Czekaj! Ty tu nie pęknie? Poczekaj, ja zrobię jakieś ładne zdjęcie, stój tam jak stoisz, stój tam jak stoisz. No, stój tak. Jak to światło z tej strony idzie, o. Poczekaj, ale będzie ładniej i tak. Ale kurde, widzowie. Co tu się wyczynia? Co tu się wyczynia? Jakieś takie... To musisz od tamtej strony, Kuba, bo od tej światło. To od tej strony w ogóle trzeba, no. Ale widzowie, naprawdę, zobaczcie... Zobaczcie, jaki tu jest klimat. O kurde! Klimat jest fest, zobacz. Czy ten drąg nie pękł jeszcze? O, już zaraz leci jedna. Oj, padł. Już po focie. I poszła jedna, widzowie. Poszła beleczka jedna, no ale... Ładnie się to prezentuje. No, no, jakoś tam... Nie, no lipnie. Lipna akurat światło jest w ogóle, no ale... Ale klimat jest fest. Klimat jest zachowany, no super to wygląda. Najważniejsze, że te Kuby dzieci tak się wodą pomocy. Dzięki nim ta robota szybciej idzie. A to, że tak powiem, elementy do śmiechu? Ja nie wiem, jak ty byś sobie, Kuba, radził, jakby nas tutaj nie było jako sąsiadów. No właśnie, jak ty sobie radziłeś, jakby nas tu, jak nas tu nie było? A powiedzcie mi, jak wy sobie radziliście na polach, jak nie było moich maszyn? No, ja bym nie chciał ci nic mówić, ale my mieliśmy takie maszyny, że ty nie takiego na oczy, tylko na, może na targach gdziekolwiek widziałeś. A nie pomyślałeś tak przez chwilę, że może te maszyny wziąć ze sobą, jak się przeprowadzałeś? Człowieku, to jest długa historia, tego nie zrozumiesz. No tak, bo ty przecież wójtem i tak dalej. Michał, ja nie będę tłumaczył. Nie ma nawet co. Nie, chłopaki, tu nie ma co tłumaczyć, to nie wiadomo, ja rozumiem, o co chodzi. No, wójt, właśnie ja patrzę, ty nie do końca chyba rozumiesz. Nie, no jak nie rozumiem, no to wójt, no to kurde tam. No właśnie patrzę, że chyba nie do końca jest zrozumienie swojej strony, Jakubie. Wójt zawsze tam pieniądze ma. Oj kurde, tu by się przydał naprawdę ten obciążnik do tyłu, bo on trakcję gubi.
Niby szybko jadę, a on mieli i on powoli jedzie jednak. Jak najlepiej. No to powiem ci, że to ciężkie, bo to zależy jak ją złapiesz. Jak ją dobrze złapiesz, to jest git, a... Trzeba ją do góry najbardziej brać, to wtedy tak ty... Licho, widzowie, licho, no. Będzie trzeba podjechać po obciążnik i... I to ogarniać. Kurde, walnąłem teraz, ja pierdzielę, zleciała ta jedna belka. Ale widzicie... No, wie, może ja wam proponuję, bo kurde, robimy tu... Nie chcielibyście, nie wiem, na obiad pójść sobie zjeść coś, bo mnie to kusi ta ogórkowa, no żonka ogórkowo zrobiła. No to dobra, to póki ciepłe, to można było zjeść. Znaczy no. Michał, Kubę kusi ogórkowa. A, to takie, to my u siebie, tak, mamy jeść? Znaczy... No, znaczy, mogę was zaprosić. Znaczy... Wiesz co, Kuba i ja to nie jestem głodny, nie wiem jak Michał. Znaczy, do tego kepsa się przejadę, mam kobuzę to. Ale chłopaki, ja bym mógł was zaprosić. Nie, Kuba, nie, no naprawdę, nie stresuj się, ja nie, ja mam u siebie jedzenie. Ja lecę na kepsa, zobaczymy co będzie lepsze, ogórko czy kebab. A to co, przerwę robimy? Mógłbym was zaprosić. Znaczy nie... Kuba, Michał już poszedł. Co, chodzi o to, że ten, pewnie żonka powiedziała, żeby nie zapraszać, tak? No. No właśnie. Powiedziała, że... Mało mamy. No nie, no to Kuba, ja i tak, ja mam u siebie w domu jedzenie spoko, ja na spokojnie. I tak ja nie chciałem, bo ja ogórkowej, znaczy ja uwielbiam akurat ogórkowe, ale trudno, jak nie ma na ty, mnie. Ty, ale ta akurat niedobra ci mówię, ta niedobra. A, więc... no to nie, ci no, dobra, jakby, nie. Jakby dobra była, ja bym zaprosił. No dobra, a co, pozamykasz te ciągniki? Tak, słuchaj, ale naprawdę, jak będzie dobra jakaś zupa czy coś, to ja cię zaproszę, bo... Nie, dobra, nie tłumacz się, Kuba, nie tłumacz się. Ja w ogóle, jak wiesz, będę jadł, ale w ogóle bez tego, bez w ogóle chęci. Nie, Kuba, dobra, tak, to po to robisz przerwę w robocie, żeby to ogórkowo iść. No, naprawdę, będę, uwierz, będę, idę, będę jadł w ogóle na przyjmus. Dobrze, dobra, ja lecę w takim razie też zjeść. Napisz, kiedy przyjść. Dobra, nieważne, no, dobra. Dobra, dara. Napisz, dobra, napisz kiedy przyjść pomagać dalej. No dobra, no. Zowie, coś trzeba też zjeść, ale ja na razie nie mam czasu na jedzenie. Ja pojadę ten ciągnik, obejrzę, może kupię, kurde. Nie wiem, no nie wiem. Tylko zapytam. A, Michał pojechał na kebaba. O kur. A mój Władimirec jest na polu, czym ja pojadę? Widzowie, może rowerem, czy zobaczył Michał, czy jest rower. Bo jak on pojechał, widzowie, kobuzem, no to... No, kurde, bym pojechał, obejrzał jeszcze raz ten ciągnik, jeżeli się nie sprzedał, może bym kupił. Widziałem, co pisaliście w komentarzach i ogólnie... No wiadomo, nie kupię tego, co niektórzy pisali, no miałem na to na przykład gotówki, nie? No ale... O kurde, stoi tu jeszcze kobuz, ale on miał jechać. Dobra, kobuza nie, pożyczę rower. Widzowie, pojadę rowerem, bo... No nie chcę być tego. O, zobaczcie, mam taką czerwoną koszuleczkę, elegancko. Widziałem, Dawid też miał taką... Był u mnie. Pojedziemy rowerem. Na rower się widzowie nie obrazi. Jakbym wziął kobuza, by później była awantura, że biorę, nie wiem, motor, kurde. Rower to co to? Rower. Dobra. Pojedziemy, widzowie. I zobaczymy, czy uda to się, kurde, ogarnąć. No mam nadzieję, że uda mi się to, kurde, kupić. Bym pojechał Leonem, ale no niestety jest rozpierdzielony. Jeszcze mechanika nie było. Może w kolejnym odcinku zadzwonię do mechanika, to by przyszedł, widzowie. Mechanik by zobaczył, czy da radę w ogóle tego Leona ogarnąć i wiecie, ja bym go ogarnął i sprzedał, bo już mam z nim złe wspomnienia, to nie chcę go trzymać. Światełko odpalę, kurde, światełkiem będę jechał. No i nie wiem, czy jak oglądacie ten odcinek, to już na kanale jest odcinek ze Szpakowa w realu. Prawdopodobnie, poczekaj, muszę sobie przemyśleć. Prawdopodobnie jak oglądacie ten odcinek, to już jest ze Szpakowa w realu, także zapraszam na kanał, zobaczcie odcinek, jak wygląda Szpakowo w realu. A ja lecę, widzowie, i widzimy się już bliżej, jak tam będę tej chałupy. No, widzowie, już jestem niedaleko, lecę tu chodnikiem, ale może nic nie jedzie, to zjadę sobie na asfalt. No, tutaj powiem wam, że naprawdę jest dobrze odzorowane, nie? Więc musicie zobaczyć ten odcinek. Dobra. Tyk. I tu do Gostka wjeżdżam. O, brama otwarta. Dobra. O, kurde, Masej tu stoi. Właśnie ja na niego byłem nagrzany, widzowie, bo niestety te pozostałe ciągniki to są zbyt drogie. Czekajcie, gdzie jest Gostek? Dobry! O! Dzień dobry! Dobry! Proszę pana, ja byłem ostatnio pana oglądać, tak bez zapowiedzi przyjechałem, bo wie pan co mówię daleko. Ja mówiłem, że już będzie posprzedawany, o! 40 poszła, 60 trzypek poszedł, panie, i co? Znaczy wie pan co, ja... Tak najbardziej to byłem zainteresowany...
O, tutaj stoi jeszcze ten, byśmy może pogadali na temat. Co stoi? Massey Ferguson 255. A, to już nie na wystawie, to już nie na wystawie, to jest przygotowany facet, ma być niedługo i ja mu wyczyściłem wszystko. No nie, no. Jest to igła. Także proszę pana, no niestety, no mówiłem, było brać. Gdzie, no? O, to takie życie, no. O, bo ktoś przyje. No panie, to sz... o, chyba pan się... Pan Sławomir! Było się jakoś dogadamy, panie, no. Dobry! Nie mamy takiej masy. Ja podziękujemy pan! Przygotowałem igiełka dla pana. Kurde, panie, nagrzałem na niego jak kumornik na szafę, żebym nagrzany. Może ja bym panie go kupił, tego MF-a? Dobry, panowie wiecem. Dzień dobry, proszę pana, Karol Brzędziszczykiewicz, proszę pana, ja tego MF-a kupię. Zobacz pana, ja go kupuję, Masseya Fergusona 2. Gdzie, proszę pana, wie pan co, ja go kupuję. Pan chce, także tutaj już jest... Proszę pana, wie pan co, ja go kupuję. Znaczy, proszę pana, wie pan co, ja go kupuję. To panie. Co za ile? Za ile byś go tutaj dał za ten ciągniczek, no? No co? Ci go wiesz, remoncik wszystko zrobiłem, to... No to tak jak żeśmy się umawiali, co tam na te 12 żeśmy się umawiali? 20 było, Sławek, jeszcze detali. Ha, kurde, blady tam. Ja te... części zamówiłem, to mogę ci dać fakturę, co sam opłacisz już. Hmm. No, za na te 12, na te 12, co żeśmy się tam umawiali, tysioka ci dorzucę, zaraz zabioram i... No. No to nie, to tak 20 jest wystawione, to i tak kurde. Jest dobra oferta, jak po znajomości. No panie, nie. A może ja bym kupił, kurde, tego Masseya? No, ale panie, pan się nawet nie nazywasz to... Sławomir. Ten Massey pasuje do Sławomira. No dobra, no wiejku, no. Ja panowie, to mi to bez różnicy, kto to kupi. A mogę panu na słówko, panie? Panie? No chodź pan. Co, no tutaj w ofercie mamy oczywiście pana, jeszcze inne ciągniki. Mogę pana. Panu zaproponować 62, Dujczwara i MP. Panie, ja nie chcę, kurde. Ursusa, Newlanda. No panie, można tak naprawdę wszystko panu zaproponować, tylko to jeszcze nie odszykowane, no. Proszę pana, tego Masseya bym kupił, kurde, on mi się tak spodobał, kurde. Pana, no, ja panu powiem, ceta to się przekrzykujta, ja sprzedam temu, kto da więcej. No. Panie, no bo jako zaraz mogę w czapkę walnąć i no i... A to rób pan co chcesz, ja... O, gdzie on jadzie? Już Sławuś już chyba odjechał. Nie... Panie, tego Masseya to ja kupuję, jak to mówią. Proszę pana, ja już go sobie ustawiam, jak będę zaraz go tutaj holował. Jak pan będzie go holował? Tylko sobie wsiądę to tutaj... To 20 tak jak wystawione, no nie. Kurde, no masz jaką linkę pożyczyć? Plus ta faktura do opłacenia, chyba że mi da ta pieniądze, to... To na ile no kurde, no gdzie on tu? No to faktura jeszcze jest 2,5 do zapłaty za części, do. No dobra, no to tam damy 16,5, dobra? No nie, to minus nie mogę być, no. To ja dam 17. O, panowie, ale o 20 cena się zaczyna, tak żeby to chyba to zdrowojebnięci jesteście, że tak powiem. No 19 mogę dać. 19 mogę dać za niego, jak to mówią. Ale co, 19 plus te 2,5? A może ktoś jeszcze napisze o niego, no. Znaczy nie, no to tak, żeby wyszło, bo to... No poczekaj pan, bo jeszcze jest faktura za części 2,5, tak? Się umawiali tak, jak, żeby z gęby dupy nie robić, co te 20 daje i tu fakturę opłaca. No, mi to jest na rękę. Znaczy, no to ja powiem tak, to ja dam 20,5 i to fakturę opłacę. Co to? Mi to jeszcze bardziej pasuje, panie Karolu. No to... To co, umowę podpisujemy? Tam, ojej, że 1000 dołożyć, a nie dołożyć. No to 21 daje, to fakturę opłacę, bo tu wychodzi 23,5 i dobra, nie? No, i to jest dalej dobra cena, panowie, no. Nawet mała. Ja takie widziałem, 42 chodzą. No i tam co to, jak to mnie, co tam, jak to mnie szkodzi? 21,5 dam, kurde, i to... Oj, tam co tam mnie szkodzi, jak tam dam te 20... 22, to tam kurde się będzie jakoś dużo, no. Dobra, co mnie szkodzi, tam dam te 22,5 i to fakturę opłacę i... I będzie. Jak panie Karolu, bierzesz pan czy nie? No biorę, 22,5. Co mi szkoda dołożyć te 500, wezmę za 23, to fakturę opłacę. Ja pierdzielę. No dobra, kurde. Ostateczne słowo bierzesz czy nie? No 23, no. Dobra, co tam mnie szkodzi? 20, tam 500, 23,5 da mi te faktury opłacę i... Co tam mnie to będzie szkodzić? A, co mi szkodzi? Kieszenią się szarpnąć 24 da ci tam. Proszę pana, mogę pana prosić na chwilę? No. Chodź pan.
Pana. No. Chcesz pan go serio kupić, tego, ten ciągnik? A pan? To się nie opłaca panie za taką kwotę. Pan żeś tak oszalał, no kurde, no 24 pan dajesz mu, kurde. I jeszcze 2,5? No 26,5 pan chcesz tego masę, to się nie opłaca. Kurwa, ościu, to ja się z nim umawiałem na 17. A on tu... Widzisz pan? A to ja, widzisz pan, ja szybko to zauważyłem, że on chce pana go oszukać. A pan już leży na tym ciągniku? Proszę pana, on mnie wynajął, żeby tu przyjechać i cenę podbijać specjalnie. Ja tego ciągnika nawet nie chcę kupować, panie. On chciał pana oszukać. Tu pan dożyć do oszusta przyjechał kupić. Normalnie? No, on mnie wynajął, powiedział, żebym przyszedł, cenę podbijał, żebyś pan jak najwięcej dał. A, widzisz pan, jak jednak... Idę go teraz pieruna wyzywać. Ja się z nim, słuchaj... Pan lepiej, powiem panu tak na boku. Szukaj pan lepiej innego ciągnika, tego szósta pan nie kupuj. No. Też mnie tak ludzie doradzali, widzisz że pan. To jest kurde kręgut. Ja, widzisz pan, dobra, to tylko tyle ja chciałem panu powiedzieć, no. A tu gnida, panie. Ja tylko tyle chciałem panu powiedzieć, ja tutaj kwiaturowerem. No. A co, ale, czyli pan nie będzie go kupował? Nie tam, panie, czego mnie to ten ciągnik tam potrzebuje, jak nad rolnikiem jestem. Do widzenia. A dasz pan mi ty... Panowie, bo to zaraz już klient kolejny ma przyjeżdżać, no. Dobra, no. Ja to tylko tyle, ja zaraz rowerek biorę i jadę, wie pan. To którym z panów bierze w końcu tą machinerię? Ja nie wiem, ja to nie. Nie? No to poczekamy, znaczy, wie pan co? Klienta. Znaczy nie, ja to podbiję, znaczy no, ile tam było, ile tam pan powiedział? No 24 powiedział. A, no to ja dam 24,5. Jak tak. No to co, jak pan chcesz, to ja mogę powiedzieć za 24. A pan co, może? A co mi tam szkodzi, słuchaj. I tak tego sprzętu, tego śmatki nie chciałem tam. O ściuskie ty wysopało. O kurde. Co ty w ogóle nazwasz? O kurde. Co chodzi? O ja pierdzie. Panie, do widzenia. Do widzenia panu. 24,500, tak? Panie, nie dam 24,500 za ten ciągnik. W życiu. Ja daję gadałem, ja tam mogę sobie dwie dychy za niego dać, więcej nie dam. No dobra, to ja czekam na drugiego klienta i tyle. Kurwa, ty musisz pierwszy, żeby sprzedać. No ale co? Było. Za dwie dychy pan puścisz go? Za 24 to puszczę, ale za 20 to nie. 24 za dużo, proszę pana. No 23 panu zejdę. Nie, mogę tak dać, no mogę ewentualnie no dać nie, te dwie dychy. Faktura będzie 25. Nie, ja mogę dać te dwie dychy, no i fakturę to opłacę za 2,5, no to 22,5. 22,5 pan dajesz i opłacasz pan fakturę za część. Nie, 22,5 i kwita. Znaczy, no to, że... to nie ma opcji. No panie, no bądź pan człowiek, no kurde. No, to nie ma opcji, ja nie będę schodził. No to zobaczymy, jak zrobię panu reklamę, kurde, na YouTubie, zobaczymy, czy ktoś odwala kupi. To zrób reklamę. No bądź pan człowiek. Panie. Wejdzie pan na telefon i zobacz, po ile takie chodzą i pan jeszcze mi ma szczelność mawiać, że to jest za dużo. Dobra, proszę pana, a zrobimy... Zgubił, pan... Dobra, a słuchaj, a zrobimy 21 tysięcy i to fakturę? Za 2,5, 23,5 zróbmy. 22,5 i tak ci zszedłem półtora, no chłopcze. Dobra, 22,5. Niech jest utrzykowany. Dobra, 22,5. No i stoi. Dobra. Umowę no piszemy? No jak to wszystko to z papierami, co pan no to bierze, masz... pobrzy, do jakiegoś handlarza, co nielegalnie biznes prowadzi? Nie, no musi być papiery, dobra. To a gdzieś, nie wiem, do domu pójdziemy, czy co? Nie. Umowę spisać. Abyśmy zrobili dychę przelewem i te 12,5 byśmy zrobili gotówce, no nie? I byśmy dychę wpisali wartość. To wie pan, no to no będzie to z tymi podatkami, to pan zrobić, się zmocić no... złodziejom, no nie. Dobra, no to co, pójdziemy do domu, to ogarniemy? Dobra. Dobra. Sobie, zaraz wracam. Dobra, no to ogarnięte. Dziękuję za kawusi, od razu mówię. Które do zapłaty pana dane wpisane, dobra, proszę. Podpisane. To ja zabieram po rower, później przyjdę, dobra? Dobra. Znaczy, fakturę tu są pana dane wpisane, tego co widzę. No, pan masz zapłacić. No ja wiem, no ale tu są pana dane wpisane, a ja mam podjechać i powiedzieć, że to na pana po prostu chcę opłacić, tak? Tak, bo to ja mam działalność, rozumiesz panu, no ja co wiem. Chodzi? Czyli, bo tu jest pana imię, nazwisko, tu pana adres i... I po prostu mam podjechać z tą fakturą do tego sklepu i to opłacić, tak? Tak. Dobra. Bo będzie tam koło tej drogi polnej, co się na górę wjeżdża. Dobra, ja wiem. No. Dobra, do widzenia. Do widzenia. Zalać pan nawet bez jazdy próbnej, bo ostatnio jeździłem, go biorę. Taki klient to skahar. No, ale chodzi.
Chodzi maszyna, dobra. Narka? No, ściągnąć coś, jak pan będziesz chciał kiedyś. No to będziemy w kontakcie. Jak będzie się spisywać, to będzie w kontakcie. Jak będzie coś nie tak, jak się zepsuje, to proszę pana, wiem, gdzie pana szukać. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, widzowie, wyjeżdżamy. Oczywiście tej faktury nie opłacę, widzowie, 22,5 to i tak jest bardzo dużo, ile ja dałem. Jeszcze będę jeździł fakturę jego opłacał, mnie to interesuje. Ale kupiliśmy, widzowie, oficjalnie Massey Ferguson 255. No zobaczcie, jaki sprzęcik, no kurde, coś pięknego. Do niego tylko koniecznie kabinę trzeba, widzowie, dopierdzielić. I tak sąsiad będzie pierdzielił, że on ma lepszy ciągnik, bo on ma napęd, bo on ma tego. No on nie ma napędu, ale spokojnie tam, widzowie. Nie było nic lepszego, ja nie mam pieniędzy, żeby jeździć szukać po całej Polsce ciągników. Trafił się taki Masejek, kurde, w okolicy za dobre pieniądze. Widzowie, ja go teraz bym wystawił za 3 dychy, on by poszedł. 22,5? Co to za pieniądze? A teraz poszło to tak w górę, że daj to spokój. No kurde, te ciągniki naprawdę poszły w górę, tylko ja go muszę ukryć, żeby Michał go nie widział i Kuba. No, czy Kuba i tak się spodziewa, ale i tak nie mówiłem, że jadę kupić. Więc widzowie, dopiero jakby w kolejnym odcinku zobaczycie ich reakcję na to. Bo... nie chcę im teraz pokazać, chcę po prostu, żeby mieli niespodziankę. No 22,5 tysiąca, no dajcie znać w komentarzu w ogóle, co sądzicie. Czy opłacało się kupić za taki hajs? No mam nadzieję, że opłacało się. Mi się wydaje, że tak, na razie jest w dobrym stanie. Dosyć silny się wydaje, kurde, no... nie wiem, czy on nie ma nawet obciążników kół. Ładnie wygląda, no widzowie, ładnie wygląda, nie ma co gadać. Ejku, tu dziury na tej, kurde, drodze, wam powiem. Dziury się jedzie i... dobra, schowam go w stodole, widzowie. Na pewno oni tam nie będą zaglądać. Dajcie opinię, co sądzicie o moim nowym nabytku i czy będzie mi się dobrze spisać. Może wy macie u siebie na gospodarstwie taki ciągnik. No mi się on strasznie podoba, zatrzymam się tutaj tylko na drodze, wam jeszcze raz go pokazać. No jest zajebisty, kurde, no cieszę się strasznie. Massey Ferguson 255. Do następnego odcinka, na razie.